Witam wszystkich. Dziś będziemy wymieniać filtr kabinowy w Fordzie Focusie, silnik 1.4, rocznik 2006. Zaczniemy od demontażu skrytki samochodowej. Z tego co widzimy, nasz filtr znajduje się za tymi dwoma śrubkami. Nie wiem, ja już ten samochód mam 4 lata. Nie wiem kiedy był wymieniany. Czy śrubę, chodzi mi o to, może gdzie indziej może być więcej śrubek. No to zaraz kręcimy też. O tym właśnie mówię, trzeba naprostować tak uchwyt, że można było go wyjąć. Jedną ręką trochę ciężko, ale jak naprowadzi się, chwyci się z dwóch stron za te rączki i się pociągnie, to powinno to właśnie wyjść. Po zdjęciu właśnie tego panela bezpieczników, jak tam może widzicie, znajduje się jedna śruba i gdzieś tam powinna być chyba za kablami druga śruba, trzeba ją odkręcić, ponieważ tutaj blokuje nam dostęp do filtra. Jak po prostu widać, go nie wymieniłem, dwie śrubki, jedna gdzieś mi zniknęła, klucz numer 13. Także zabieramy się za wyjęcie naszego wreszcie kochanego filtra, który już powinien wyjść. Bez oporów. Bez oporów. I chyba najlepiej go wyjąć górą. Z tego co widzę, jest największy. Jak widzicie, wyjęcie filtra samochodowego, tak wygląda filtr niewymiany od kilku lat, może nawet jest w porządku, nie mam zielonego pojęcia kiedy był ostatnio wymiany. Tak wygląda w środku.